Adrian Krupa, dzień dobry. W dzisiejszym programie. Światowy Dzień Wody z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Nowa strona Sieradzkiego Centrum Kultury. Pierwszy dzień wiosny. Wiosenna kąpiel sieradzkich morsów. Młodzi zapobiegają pożarom. Ponad 1 miliard ludzi na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody. Pod względem zasobów wody pitnej w Polsce znajdujemy się na poziomie państw afrykańskich, takich jak na przykład Egipt. Aby zwrócić uwagę na ten problem, ustanowiono Światowy Dzień Wody. W grudniu 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody, który obchodzony jest 22 marca. W obchody tego dnia od lat włącza się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, które przygotowuje dla uczniów wycieczki edukacyjne. W tym roku dzieci ze szkół podstawowych nr 8 i 9 w Sieradzu miały okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda oczyszczanie ścieków. Może tak nietypowo, ale przygotowaliśmy wycieczkę po oczyszczalni ścieków. A dlaczego po oczyszczalni? Dlatego, że chcieliśmy pokazać, jak wygląda cały proces ścieków. Ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki, czyli generalnie do wody, do swojego środowiska naturalnego. Dzieci bardzo dobrze wiedzą, jak należy oszczędzać wodę. Żeby nie korzystać z wanny, tylko z prysznica częściej. I żeby jak się myje zęby, to zakręcać kran, żeby nie leciała woda. I żeby lepiej z zmywarką, jak ktoś ma w domu zmywarką, niż naczynia ręcznie myć. Jak się myje ręce, to nie wolno tak zostawiać, że jak na przykład się idzie gdzieś, bo ktoś cię zawodał, to nie zostawia się wody, tylko trzeba zakręcić. Wycieczka bardzo podobała się dzieciom, choć wszystkie zgodnie przyznały, że unoszący się w oczyszczalni zapach był wyjątkowo nieprzyjemny. No, bardzo fajnie, tylko gdyby był taki mniejszy zapach był, no było bo lepiej. Byłoby fajnie. Fajna była, tylko troszkę śmierdziało. Dla uczniów wycieczka do oczyszczalni była przede wszystkim lekcją, podczas której dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Że z osadu można nawozić pola. Że właśnie są takie bakterie, które siedzą w tej, w tym. Do tego, tego są właśnie niektóre potrzebne te zarazki, żeby to przetwarzać. Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku tym hasłem jest woda i energia. Strona internetowa Sieradzkiego Centrum Kultury otrzymała nową szatę. Pierwszy dzień wiosny był także pierwszym dniem funkcjonowania nowej strony internetowej Sieradzkiego Centrum Kultury. Strona została unowocześniona, ma być też bardziej czytelna i dostępna dla szerszego grona odbiorców. Unowocześniliśmy tą stronę przede wszystkim ze względu też na to, żeby była dostosowana do urządzeń mobilnych, do smartfonów, żeby można było w każdym miejscu tak naprawdę przebywając i mając dostęp do internetu skorzystać z tej strony, dowiedzieć się o najbliższych wydarzeniach w Sieradzkim Centrum Kultury i też żeby można było kupić bilet przez internet. Nadal funkcjonuje ten system, także mamy nadzieję, że tutaj osoby z Sieradza i inne osoby, które korzystają z wydarzeń Sieradzkiego Centrum Kultury będą również po prostu zadowolone z łatwiejszego dostępu do informacji i do zakupu biletów. Na stronie pojawiło się kilka nowych elementów. Na stronie znajduje się kilka nowych rzeczy, których nie było wcześniej, między innymi wyszukiwarka, można wpisać sobie wydarzenie, którego poszukujemy w danym momencie i ono powinno nam wyskoczyć. Również wzbogaciliśmy tą stronę o sondę, gdzie sieradzanie mogą jakby wyrazić swoją opinię na temat wydarzeń, skąd się dowiedzieli o tych wydarzeniach, czy te wydarzenia im się podobają i również to jest dla nas taka informacja zwrotna o tym, jak funkcjonujemy i co można ulepszyć i zmienić. Adres strony internetowej Sieradzkiego Centrum Kultury pozostał bez zmian. Sieradzkie przedszkola i szkoły przywitały pierwszy dzień wiosny. Pierwszym dniem wiosny wiążą się różne tradycje. Starym zwyczajem, który utrzymał się do dziś, jest topienie lub palenie marzanny, która symbolizuje przegonienie zimy.
Z okazji pierwszego dnia wiosny dzieci z przedszkola nr 15 w Sieradzu przygotowały występy, którymi powitały długo wyczekiwaną wiosnę. Pierwsze oznaki wiosny to kwitnące kwiaty, piękna pogoda, ale przede wszystkim czas, kiedy wszystko budzi się do życia. A z czym naszym najmłodszym kojarzy się wiosna i za co ją lubią? Za to, że rosną kwiatuszki i przylatują motyle. Za to, że wszystko się zieleni. Bociany przylatują. Motyle są... Uczniowie ze szkoły nr 9 również uczcili nadejście długo wyczekiwanej wiosny. To już jest tradycją, że u nas w szkole dzieci robią piękną kukłę marzannę i w ten sposób starają się przywitać wiosnę. Wiadomo też, że pierwszy dzień wiosny jest dniem Bagarowicza, dlatego też, by dzieci nie puściły samotne wędrówki gdzieś, ucieczka ze szkoły, organizujemy konkurs cykliczny związany z klasą, najlepszą klasą roku i wtedy dzieci robią taką kukłę marzannę i starają się bawić wspólnie, cieszyć tutaj, czują przez to, myślę, związek z tradycją, z naszą ziemią sieradzką, z kulturą, przybliżamy im folklor. Wiedzą, że tak kiedyś ludzie witali wiosnę i tak się cieszyli z tego, że kończy się zima i nastają piękne, słoneczne dni, więc my również staramy się, by dzieci w ten sposób kontynuowały ten piękny zwyczaj. Pierwszy dzień wiosny to również dzień Wagarowicza, jednak w tym roku przebiegł on nadzwyczaj spokojnie. W większości szkół zajęcia odbywały się normalnie, a frekwencja uczniów była podobna do tej, jaka jest na co dzień. Jedynie w drugim liceum imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu uczniowie, którzy 21 marca przyszli ubrani na zielono, tego dnia nie musieli martwić się o to, że zostaną wyrwani do odpowiedzi. Sieradzkie morsy przywitały wyjątkowo ciepły i słoneczny pierwszy dzień wiosny. Sławomir Dziędziela i Jacek Mikołajczyk przywitali pierwszy dzień wiosny tradycyjną kąpielą w rzece Warcie. Jak sami podkreślali, woda była wyjątkowo ciepła, niemniej jednak niewiele osób tego dnia zdecydowałoby się na kąpiel. No dzisiaj wyjątkowo, bo dzisiaj bardzo ciepło jest i ta dzisiaj będzie prawdziwa wiosna. Chociaż na dworze można było powiedzieć, dwa dni temu była różnica temperatury duża, a dzisiaj mamy super. No ale już od poniedziałku mamy zmianę pogody, także dzisiaj jest pięknie i może się wykąpać. Jest pogoda super do kąpania. Przygotowanie to jest takie, że ja wychodzę codziennie, biegam sobie tam wokół tego baseniku, parę pomeczek robię, tak jak tutaj dzisiaj się widzieli. Było fajnie, super. No i później człowiek wchodzi do wody i już nie czuje tego zimna, jest ekstra. No. Ale myślę, że każdy przygotowując się w domu, ja mówię proste rozwiązanie, kiedyś próbowałem sobie tak w domu, że kąpałem się, woda była tam ileś 30 parę stopni, później 30, 25, tam ileś, aż doszedłem do temperatury 5 stopni. Stopniowe rozwiązanie, wtedy człowiek wychodzi na dwór, jest okej. Także jakie są zalety bycia morsem? Przede wszystkim dla zdrowia. No tak, no ja mówię, ja od tych 3 lat jak się kąpię, to mówię, nieprzeziębiony jestem, zresztą koledzy znają, wiedzą, że ja jestem no, takim prawdziwym morsem, nie? Bo gdzie jestem, wyjeżdżam, to powiem, no, byliśmy na morzem w tamtym roku na motorach w kwietniu, przepraszam, w maju, w ten weekend majowy, no to już się kąpałem w morzu, nie było nikogo, ale było super, także to jest to taka sprawa, że gdzie jestem, to korzystam z tego wszystkiego, człowiek się czuje zdrowszy. Sieradzkie morsy poważnie myślą również o stworzeniu w naszym mieście klubu morsów. Jak twierdzą, w naszym regionie jest wiele osób, które nie stroni od kąpania się w zimowej i wczesnowiosennej aurze. Panowie chcą to zmienić i jednocześnie zachęcić do bardzo zdrowych dla ducha i ciała kąpieli. Młodzież z całego powiatu zmagała się w konkursie wiedzy pożarniczej. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odbył się powiatowy etap ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod nazwą Młodzi zapobiegają pożarom. Konkurs rozegrano w 3 kategoriach wiekowych. Uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe były podzielone na 2 części, teoretyczną składającą się z 30 pytań i część praktyczną.
No pytania są trudne. Myślę, że nie zawsze im wyższy szczebel, tym trudniejsze. Zdarzają się również i na szczeblu powiatowym, i na szczeblu gminnym. Również bardzo trudne pytania, ale często spośród tej młodzieży to jest, są osoby, które się przez lata powtarzają. Młodzi ludzie, którzy zaczynali w kategoriach szkół podstawowych, dzisiaj na przykład są w kategoriach gimnazjalnych, czy jeszcze dalej, bo ponadgimnazjalnym, także oni... Wiele osób spośród dzisiejszych uczestników już wiele lat startowało, a zatem wiedzieli, czego się spodziewać na danym etapie właśnie tego turnieju. Zdania na temat trudności pytań były podzielone. Poziom trudności w tym roku był moim zdaniem dość wysoki, bo od wielu lat uczestniczam w konkursie, nie było aż tak poważnych pytań. Widać, że komenda się w tym roku przyłożyła do ułożenia pytań i pytania były naprawdę na wysokim poziomie. Które pytanie przysporzyło najwięcej trudności? Pytanie głównie były z historii, z której się po prostu, mówię szczerze, nie przygotowałem i te pytania rzeczywiście przysporzyły trudność. Były to pytania dotyczące założenia Związku Floriańskiego lub też pierwszych straży w Polsce. Startuję już 6 rok, więc mam za sobą jakiś bagaż doświadczeń, dlatego myślę, że test pisemny nie należał do najtrudniejszych. Ale wszystko okaże się po sprawdzeniu testów, kiedy komisja ogłosi wyniki. Niektórzy uczestnicy konkursu wiążą swoją przyszłość z pracą w straży pożarnej. Myślę, że jeżeli się uda, chciałbym się dostać właśnie po zdaniu matury do szkoły pożarniczej w Warszawie, ale to też zależy od mojego przygotowania. Często spośród tych osób, które startują w tym turnieju, to są osoby, którym marzeniem jest zostać strażakiem. To pomaga w egzaminach do szkół pożarniczych, za to są dodatkowe punkty, za to, że ktoś się dostał do szczebla krajowego i startował w tych szczeblach krajowych jako najlepszy reprezentujący województwo. Najlepsi okazali się w kategorii szkół podstawowych Roxana Kolińska z Błaszek, w kategorii szkół gimnazjalnych Sebastian Wawrzyniak z Brzeźnia, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Patrycja Łuczak z Goszczanowa. Zwycięzcy tego etapu będą reprezentować powiat podczas eliminacji wojewódzkich. W przeglądzie wydarzeń zapraszam Państwa na materiał z powiatowych targów edukacyjnych w Sieradzu. Targi edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe miały pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji związanej z wyborem szkoły. Swoją ofertę przedstawiło 13 placówek. Gimnazjaliści mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkół, do których chcą uczęszczać w przyszłości. W trakcie pokazów, jakie przygotowano na tę okazję, młodzież starała się zaprezentować swoje szkoły z najlepszej strony. Zainteresowanie targami było bardzo duże. Są to pierwsze targi edukacyjne, które organizujemy. Jest niż demograficzny, jest potrzeba, żeby zadbać o te nasze dzieci sieradzkie, żeby nie szukały szczęścia, szukały innych szkół w okolicznych powiatach sąsiednich, ale właśnie u nas. Tutaj te targi dają szansę, że przyjadą, zobaczą jakie szkoły są w powiecie sieradzkim do wyboru i mają szansę wybrać szkołę, która ich interesuje. Szkoły i ogólnokształcące, szkoły zawodowe, ale także inne formy kształcenia, bo jest tu Centrum Edukacji Zawodowej, Centrum Kształcenia Praktycznego i też jednostki, gdzie tak jak zespół placówek wychowania pozaszkolnego można spędzać czas i uczyć się czegoś poza zajęciami szkolnymi. Także oferta jest duża, ciekawa, a frekwencja młodzieży, to ile tych chłopców, dziewcząt tu przyjechało, świadczy rzeczywiście o tym, że była to dobra inicjatywa i potrzebna, myślę, że z pożytkiem dla tych młodych ludzi. Pomysł zorganizowania targów według uczniów był strzałem w dziesiątkę. Dla uczniów spoza Sieradza to jedyna możliwość, aby poznać oferty wszystkich szkół z naszego powiatu. Ponieważ to ułatwia w dużym stopniu, żeby wybrać szkołę, można się zaprezentować z okolicy i jest większy wybór. Łatwiej jest niż chodzić po kolei po szkołach i to oglądać. Przyszliśmy dlatego, że chciałyśmy się więcej dowiedzieć o poszczególnych szkołach. Nie każda szkoła do nas jest w stanie przyjechać, nie ma swojego programu, który może nam pokazać, a tutaj możemy dowiedzieć się wszystkiego praktycznie. Wśród placówek, które prezentowały się na tutejszych targach, były m.in. Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Jagiellończyka, Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Męckiej Woli oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu. Oferta, którą mamy, jest bardzo szeroka, począwszy od Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, poprzez kursy kwalifikacyjne i do szkół policealnych. Tutaj bym chciała szczególnie zwrócić uwagę na kursy kwalifikacyjne, które są nową formą i są to sposoby
uzyskiwania kwalifikacji przez osoby dorosłe, czyli właściwie jedyna taka możliwość dla osób, które już zakończyły edukację w szkołach młodzieżowych. I te kursy kwalifikacyjne dają im uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Jeżeli osoba ma lat 30, 40, 50 i tak dalej, może sobie właśnie na tym etapie życia podnieść kwalifikacje, zdobywając zawód właśnie na kwalifikacyjnym kursie. Reprezentujemy oczywiście najlepszą szkołę w rejonie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męskiej Woli. W tej chwili mamy zupełnie nowe kierunki kształcenia. Wynikają one z zapotrzebowania pracodawców na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Jesteśmy po takich badaniach rynku i wiemy, że Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego jest takim kierunkiem, który w tej chwili naprawdę otwiera swoje włości dla przyszłych pracowników. Stąd też zamierzamy kształcić właśnie w tym kierunku sporo gimnazjalistów. W swojej ofercie mamy Technikum Turystyki Wiejskiej. Ciekawy kierunek dla tych wszystkich, którzy mają gospodarstwa, którzy planują związać swoją przyszłość z turystyką wiejską. Oferujemy również Technikum Ogrodnictwa i Technikum Analityczne, Technikum Analizy dla wszystkich, którzy planują związać swoją przyszłość z pracą w laboratoriach rozmaitych, lubią chemię. W naszej szkole w Żeromie możemy znaleźć 6 profili. Profil matematyczno-fizyczny, w którym ja jestem, matematyczno-geograficzny, klasy humanistyczne, humanistyczno-językowa i humanistyczno-prawniczo i jeszcze biologia i chemia. Wydaje mi się, że nasza szkoła oferuje bardzo dobry program, jeżeli chodzi o przygotowanie właśnie pod egzamin maturalny, żeby dostać się na wymarzoną uczelnię, skończyć tę uczelnię. Dzisiaj na tych targach przedstawiamy uczniom szkół gimnazjalnych naszą ofertę. Mówimy, jakie mamy klasy, o jakich profilach, o jakim charakterze, jakie wymagania muszą być spełnione, aby móc dostać się do klasy. No i oczywiście udzielam też takich koleżeńskich rad na temat tego, czy trudno się dostać, jakie są wymagania i czy trudno się utrzymać w szkole. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się klasa biologiczno-chemiczna, zarówno z rozszerzoną fizyką, jak i rozszerzoną matematyką. Podczas targów swoją ofertę prezentował również Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy z całą pewnością dla młodzieży ulotki, które mówią o usługach, instrumentach rynku pracy. Przygotowaliśmy zawody przyszłości w podziale na branże, także młodzież, którą interesuje konkretna branża, jak najbardziej może korzystać z tych ulotek. Ciekawostką, która cieszyła się największym tutaj zainteresowaniem, był quiz, który również dotyczył rynku pracy, zawodów przyszłości. No i młodzież, trzeba przyznać, właśnie tym była najbardziej zainteresowana. Młodzież może wchodzić na stronę Urzędu Pracy, zapoznać się. Świadczymy usługi dla osób zarejestrowanych, w związku z czym zapraszamy. Natomiast jest jeszcze taka instytucja, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Sieradzu, gdzie też młodzież może umawiać się z doradcami zawodowymi i korzystać z usług poradnictwa zawodowego. Przedstawiciele poszczególnych szkół starali się przekonać gimnazjalistów, że to właśnie ich szkoła jest najlepsza. Serdecznie zapraszam, zwłaszcza osoby, które do tej pory nie miały takiej możliwości, żeby w wieku lat, tak jak powiedziałam, 30, 40, 50 nawet, zdobyć nowy zawód. Takie osoby mamy, które właśnie na tym etapie życia zdecydowały się ze względu na jakieś tam problemy ze znalezieniem pracy, zdobyć nowy zawód. Także bardzo serdecznie zapraszamy, szkoła jest bezpłatna, także właściwie no, osoby, które zdecydują się, nic nie mają do stracenia. Zapraszamy wszystkich chętnych, jesteśmy bardzo przyjazną szkołą, jesteśmy szkołą małą, kameralną, usytuowaną w przepięknych okolicznościach przyrody, co widać na zdjęciach. Szkoła nasza, przez to, że jest kameralna, oferuje naprawdę bezpieczne warunki, wszyscy się znają, nie ma anonimowości. Wszyscy uczniowie są przez nas traktowani bardzo przyjaźnie. Rozwijamy naprawdę wiele zainteresowań poprzez oferty dodatkowych przedmiotów pozalekcyjnych. Organizujemy rozmaite wycieczki, wyjazdy. Zachęcam bardzo serdecznie do uczęszczenia do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Jest to najlepsza szkoła w powiecie. Niektórzy uczniowie dokonali już wyboru. Inni jeszcze zastanawiają się, którą szkołę wybrać. Jagiellończyk, Żerom i trzecia, się zastanawiamy nad mechanikiem chyba.
Dlaczego akurat te szkoły? Ze względu na poziom i opinię, jak już koleżanka wcześniej powiedziała. Technikum odnawialnych źródeł energii w Sieradzu. Patrzę pod takim kątem swoim, co potrafię, co lubię robić. Ja jeszcze nie jestem pewna, ale raczej liceum o profilu humanistyczno-językowym, ale gdzie jeszcze, no to jeszcze tak się ostatecznie zastanawiam. Ja do Złoczewa myślałam, do liceum, albo właśnie do Żeromskiego w Sieradzu. Koleżanka tak samo. No, Żeromski to wiadomo, wyższy poziom. No i Sieradz to jakoś tam lepiej, no a Złoczew no bo bliżej jest, wiadomo, dojazd do domu, do szkoły. No i z tego powodu właśnie Złoczew lepiej. Szkoły powiatu sieradzkiego starają się przyciągnąć swoją ofertą także uczniów spoza powiatu. Rzeczywiście jest, no szczególnie te szkoły najbardziej prestiżowe, mówię to o pierwszym liceum, jest kilkanaścioro dzieci, którzy przyjeżdżają do nas ze Zduńskiej Woli i sąsiednich powiatów. I tam kontynuują swoją naukę, ale te zawodowe szkoły, które mamy, no te zawody, które proponujemy, też pojedynczych uczniów ściągamy z zewnątrz, szczególnie w tych szkołach, gdzie jest internat, bo wtedy szansa zakwaterowania i tak dalej. No nie jest jeszcze to na masową skalę zjawisko, no, ale staramy się zapewnić wszystkim chętnym z zewnątrz możliwość kształcenia, właśnie zabezpieczając internat, zabezpieczając ciekawe, nowe kierunki nauczania. To ma sprzyjać temu, żeby do nas jednak przyjeżdżali inni uczniowie również. Ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co do tego, jaką szkołę chcą wybrać, mają niewiele czasu. Rejestracja kandydatów w systemie internetowym zaczyna się 1 kwietnia i trwa do końca miesiąca. Przypominamy, że do końca miesiąca trwa nabór do szkół gimnazjalnych. Dlatego dziś specjalnie dla Państwa pokażemy 3 materiały filmowe poświęcone sieradzkim gimnazjom. Zdajemy sobie sprawę, że wybór szkoły to trudna decyzja. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się pomóc Państwu rozwiać wiele wątpliwości. Gimnazjum nr 3 w Sieradzu funkcjonuje jako oddzielna placówka oświatowa od 2002 roku. Wcześniej w budynku tym mieściła się szkoła podstawowa nr 3 imienia Teodora Goździkiewicza, później zespół szkół, który łączył szkołę podstawową i gimnazjum. W formie demokratycznych wyborów dokonaliśmy wyboru patrona i imienia szkoły. I tak od 2010 roku gimnazjum nr 3 w Sieradzu nosi nazwę Unii Europejskiej. Szkoła prowadzi profesjonalnie zajęcia dydaktyczne obowiązkowe, ale poza nimi oferujemy bogaty zestaw zajęć pozalekcyjnych. I tak na podstawie obserwacji, diagnozy, ale także i predyspozycji uczniów zapraszamy młodych ludzi do udziału w zajęciach uzupełniających wiedzę. Mam na myśli koła i zajęcia wyrównawcze, ale również zajęcia rozwijające, poszerzające umiejętności, rozwijające pasje i zainteresowania z wielu przedmiotów, w tym również sportowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej za umiejętność odkrywania talentów i rozwijania, szlifowania tychże talentów i zdolności uczniów nadało nam tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Za pracę wychowawczą, za budowanie postaw patriotycznych, z takich społecznych, otrzymaliśmy tytuł Szkoły z klasą, Szkoły bez przemocy. Podoba atmosfera oraz nauczyciele, którzy przywiązują bardzo dużą wagę do nauczania nas i wprowadzenia nas w dorosłe życie.
Pomagają nam też rozwijać nasze pasje. Jestem też tego przykładem, ponieważ zostałam finalistką konkursu z informatyki i wiem, ile trudu musiała moja nauczycielka włożyć w to, żeby taki sukces osiągnąć. Ja wybrałam tą szkołę, ponieważ panuje tu miła atmosfera, miałam tu wiele znajomych, nauczyciele są wyrozumiali i mili. Dobrze tłumaczą, jest dobry program edukacyjny i po prostu mi się ta szkoła bardzo podoba. Jest tutaj klasa sportowa, więc można się rozwijać. Wiele osób, które wyszły z tej szkoły, idą teraz do bardzo dobrych szkół. No i panuje tu miła atmosfera, nauczyciele też bardzo dobrze tłumaczą. No i można się tu naprawdę bardzo dobrze rozwijać. Ja swoją edukacyjną przygodę zaczynałem w gimnazjum numer 3, a teraz kontynuuję ją studiując medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Gimnazjum numer 3 będzie mi się zawsze kojarzyć z nauczycielami, którzy wierzą w ucznia i potrafią zmobilizować do pracy oraz sukcesami w konkursach. Ja zapamiętałem też miłą atmosferę, wycieczki ciekawe, w tym oczywiście współpraca ze szkołą na Litwie oraz profesjonalizm nauczycieli i całego personelu. Gimnazjum numer 3 jest wyjątkowe, bo od wielu lat liderujemy w mieście, powiecie oraz całym rejonie w prestiżowych konkursach przedmiotowych. Jesteśmy wyjątkowi, bowiem zaangażowanie uczniów i nauczycieli owocuje wysokimi wynikami na egzaminach gimnazjalnych oraz wysokimi wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej, tak zwanego przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Jesteśmy wyjątkowi, bowiem kilka lat z rzędu zdobywamy, wygrywamy sportową rywalizację w mieście, powiecie, uzyskując piękne sukcesy również na wyższych etapach tej rywalizacji. Od 8 lat prowadzimy z coraz większym powodzeniem klasy sportowe, a od 3 lat klasy profilowane w różnych przedmiotach. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ corocznie największa grupa naszych uczniów uzyskuje nagrody prezydenta miasta Sieradza za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach programu wsparcia młodzieży uzdolnionej. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ umiemy pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe, takie dodatkowe środki finansowe na realizację wielu ciekawych, wartościowych projektów edukacyjnych, wychowawczych, wyjazdów, wycieczek turystycznych, a także wielu innych działań dla społeczności szkolnej. Jesteśmy wyjątkowi, bowiem dysponujemy wyjątkowo bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną. Jesteśmy wyjątkowi, bo od 12 lat współpracujemy i nadal rozwijamy współpracę ze Szkołą Polską w Mościeszkach na Litwie. Oto moja nowa szkoła, 14 Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Najlepsza szkoła matematyczna w całej Polsce. A przyszłam do niej z Sieradzkiej Trójki. W naszej szkole nie ma dyskryminacji pierwszaków, szkoła ma swój indywidualny, fajny styl. Wszyscy, którzy wychodzą stąd, chwalą szkołę i mają bardzo dobre wyniki na testach kompetencji. Uważam, że dobrze zrobiłam, wybierając tą szkołę. Można tu rozwijać swoje pasje, jest wiele kół zainteresowań. Jest również klasa sportowa, w której sam jestem. Jest duże wsparcie ze strony nauczycieli, pedagogów. Jesteśmy również wyjątkowi dlatego, że angażujemy młodzież i uwrażliwiamy ją na potrzeby innych, samotnych, często zagrożonych wykluczeniem społecznym. Angażujemy młodzież w liczne projekty i w liczne akcje charytatywne, w tym również na rzecz mieszkańców miasta Sieradza. Nadchodzi w życiu każdego z rodziców wybór szkoły dla swojego dziecka. My również stanęliśmy przed taką decyzją. Decyzja nie była łatwa. Wzięliśmy pod uwagę kilka szkół na temat gimnazjum numer 3, jak i grona pedagogicznego pracującego w tej szkole. Otrzymaliśmy same pozytywne opinie, dlatego też decyzja była krótka i szybka. Decyzji nie żałujemy do tej pory.
Szkoła to nie tylko piękny obiekt czy zasobność finansowa, choć to jest ważne. Staramy się również jak najbardziej odpowiadać na wyzwania XXI wieku, ale przede wszystkim atmosfera, przede wszystkim uczeń jako podmiot. To jest bardzo ważne dla nas, to jest celem dla nas, żeby ten młody człowiek, który przychodzi do gimnazjum, żeby tu czuł się jak najlepiej. Wybrałam tą szkołę, ponieważ polecali mi ją znajomi. Dużo moich przyjaciół tutaj właśnie przyszło do tej szkoły. Miałam na początku oczywiście duże obawy, bo nie chciałam rozstawać się z podstawówką, ale teraz po przyjściu do tej szkoły naprawdę czuję się tutaj bardzo pewnie, bezpiecznie oraz przyjemnie. Żeby ten jego stres związany z przejściem z jednej szkoły do drugiej przełamywać, te obawy, które gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonują, żeby je pokonywać, żeby pozwolić mu jak najszybciej zaaklimatyzować. Chcielibyśmy tym młodym ludziom zaoferować jak najszersze mądre dorastanie, wspieranie tego dorastania, to jest dla nas ważne, ponieważ jest to bardzo trudny wiek, bardzo dużo emocji i to wsparcie, jakie szkoła może dać tym młodym ludziom, jest niesamowicie istotne. Znaczy, mi się w tej szkole najbardziej podoba, że jest bardzo szeroka lista zajęć dodatkowych, sportowych, naukowych i tak dalej. Też jest fajnie, że uczniowie z drugiej klasy gimnazjum, z trzeciej gimnazjum są bardzo koleżeńscy, przyjacielscy, w trudnych sytuacjach nam pomogą, mogą nawet nas pomóc w różnych korepetycjach. Nauczyciele też są bardzo w porządku, oceniają sprawiedliwie, jest wszystko ok. Myślę, że udaje nam się pozytywnie na to odpowiedzieć, patrząc na te osiągnięcia, na to, co udało nam się zrobić z poprzednich lat, wielu lat. Możemy być zadowoleni, chcemy to doskonalić, chcemy to rozwijać, żeby kolejnym, następnym uczniom jeszcze bardziej pozwolić mądrze, trafnie i w sposób taki właściwy dorastać, dojrzewać. Przed przyjściem do szkoły bardzo się stresowałam, lecz potem okazało się, że nie ma czego tak naprawdę. W tej szkole czuję się bardzo bezpiecznie, wszyscy nawzajem się szanujemy, pomagamy sobie, mamy fantastycznych nauczycieli. Jest organizowane mnóstwo wycieczek oraz różnego rodzaju atrakcji. Naprawdę bardzo polecam tą szkołę. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 1, do którego serdecznie zapraszam, moglibyśmy się tu chwalić bardzo szeroką gamą różnego rodzaju osiągnięć artystycznych, sportowych, edukacyjnych, pozaprzedmiotowych. Mogę wspomnieć tylko najważniejszych, choćby wspomniane Mistrzostwo Polski w sporcie, dziewczęta w 2009, najlepsza drużyna w całym kraju. Teatr szkolny, ubiegłoroczny w 2013 roku, konfrontacje Dziatwa teatrów szkolnych, niesamowite wyróżnienie, niesamowita sprawa. Wśród tych najlepszych w Polsce teatrów szkolnych był i nasz teatr. To jest wielka sprawa. Chodzimy do trzeciej klasy w gimnazjum numer 1 w Sieradzu. Myślę, że po tych 3 latach mogę stwierdzić, że lepszego wyboru nie mogłem dokonać. To jest szkoła, którą bardzo lubię, do której z przyjemnością chodzę. Uczęszczam na koło teatralne, na wiele kółek zainteresowań. W naszej szkole jest bardzo miła atmosfera, przede wszystkim nauczyciele są mili, ciepli, troszczą się o nas, ale również są zabawni, można z nimi bardzo dużo pożartować. Osiągnięcia duże, choćby konkurs Ojczyzna-Polszczyzna przez profesora Miotka, pilotowany i Ossolineum z Wrocławia. Dziś w tych dniach uczniowie tam z nauczycielami przebywają na takim ogólnopolskim konkursie. Wiele, wiele innych, mógłbym tu dużo mówić. Oferta naszej szkoły skierowana jest do wszystkich uczniów, nie tylko tych najzdolniejszych, ale do tych, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Nie trzeba na korepetycje chodzić. Mamy mnóstwo zajęć z każdego przedmiotu. Zajęć pozaprzedmiotowych, artystycznych, sportowych. Takich, na które młodzież potrzebuje. Chcielibyśmy jak najbardziej przyciągnąć ich do szkoły i żeby tutaj mądrze spędzali czas, mądrze jak gdyby dorastali, bym powiedział. Kolejna sprawa to różne sprawy, które mają wspomóc ten proces, a jednocześnie pokazać im świat, pokazać im możliwości. Choćby przykład współpracy ze szkołą niemiecką w Gaggenau. Bardzo ciekawa sprawa, od kilkunastu lat współpracujemy, wyjeżdżamy, przyjeżdżamy. Też można by dużo mówić, to właśnie pokazuje też świat, pokazuje jak żyją inni, jak my możemy pokazać siebie im. Duża sprawa to również projekty europejskie, unijne, kilka już za nami, w tej chwili też już aplikujemy, za chwilę będziemy mieli odpowiedź o kolejnym projekcie edukacyjnym, dodatkowe zajęcia, dodatkowe wyjazdy, dodatkowa praca, możliwości tej pracy dzięki środkom unijnym. To też jest dla nas bardzo duże wsparcie. Współpraca z rodzicami, niesamowicie ważna kwestia, rodzice tu współgospodarze, to jest też taki element, na który kładziemy nacisk, ale głównie uczeń, jeszcze raz uczeń jako podmiot, jako ten partner nasz w naszym działaniu. Myślę, że tak jak Daria powiedziała, najważniejsza jest atmosfera. No tutaj jest atmosfera, jest, nie ma dążenia do jak najlepszych ocen, oczywiście trzeba się uczyć, ale nie jest to najważniejsze. Ja chodzę z przyjemnością, bo wiem, że nauczyciele mnie nie będą obrażać, że są
że chcą mnie nauczyć, że to wszystko to jest dla mnie. Dużą pracę wykonujemy w obszarze wychowania obywatelskiego, wychowania patriotycznego. W dzisiejszych czasach myślę, że to jest niesamowicie istotne, żeby młody człowiek też miał taką możliwość jakby poznania przeszłości, odczucia jej, nie tylko takiej suchej lekcji historii. Stąd choćby nasz patron, wybór tego patrona. To właśnie bohaterstwo, żołnierz, ojczyzna, ale związane tu z Sierazem. 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, z Sieraza, dlatego taki patron właśnie. Duże akcje, święto patrona, współpraca z jednostką wojskową, wiele tego typu elementów. Każdego roku wszystkie drugie klasy wyjeżdżają do Sejmu, tam aby w ramach tej działalności edukacji obywatelskiej mogli z bliska zobaczyć, jak działa parlament, jak funkcjonuje przy okazji. To jest i Pałac Prezydencki, i budynki rządowe. Jak się uda, to fajne spotkania w Sejmie. Spotykamy tych polityków z pierwszych stron. Czasem się okazuje, że są oni innymi niż tymi, których widzimy w kamerach w telewizji. Bardzo ciekawą formą jest bal gimnazjalny. Dla nas tutaj w szkole jest to takie zjednoczenie sił. Uczniowie, wychowawcy, nauczyciele i rodzice, wszyscy razem organizujemy bal gimnazjalny, ale bal gimnazjalny w szkole. Co ważne, po każdym balu, co roku tak jest, mam tylko pozytywne opinie. Nie ma problemu z tym, że to jest bal w szkole. Przy nauczycielach, przy rodzicach. Młodzi ludzie stwierdzają, że było naprawdę świetnie. W tym roku jesteśmy też po takim balu i znowu kolejna dawka pozytywnych ocen, opinii, ale integracja. Integracja wokół tej fajnej imprezy dla młodych ludzi, bo też jest czas i na zabawę w szkole. To nie jest tak, że tylko praca i nauka. Zakończenie roku szkolnego, trzecich klas głównie, w teatrze, z udziałem władz miasta, pan prezydent wręcza nagrody. To jest też taka ważna uroczystość, myślę, że która zostaje w pamięci młodych ludzi, tej młodzieży, która kończy już szkołę. A żeby ją ukończyć, to taki warunek, egzamin gimnazjalny. Tu mógłbym się też pochwalić, że w egzaminie gimnazjalnym nie tylko, że te nasze wyniki egzaminu gimnazjalnego są najlepsze w regionie, to potwierdza komisja egzaminacyjna, ale dla mnie ważne jest to, że ten wysoki pułap udaje się utrzymywać od kilkunastu lat. I to jest ważne, bo może łatwiej jest dojść do pewnego poziomu, ale utrzymać go przez wiele lat jest trudno. Te wyniki są wysokie, nie tylko patrząc na średnie. Dziś w edukacji funkcjonuje taki miernik, edukacyjna wartość dodana, polegająca na tym, ile wiedzy, umiejętności, postaw jakby przyrasta uczniowi, który przychodzi i kończy. W tej edukacyjnej wartości dodanej również plasujemy się na poziomie wysokich wyników, wysokich osiągnięć. To nas cieszy, to potwierdza jakby słuszność przyjętych rozwiązań pedagogicznych w tej szkole. To, na co zwracamy uwagę szczególnie w naszej szkole, to jest poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów. Bardzo nam zależy, żeby pierwszaki czuli się bezpiecznie, dlatego zawsze w pierwszych dwóch tygodniach września organizujemy wyjazd integracyjny. W neutralnych warunkach uczniowie poznają się z sobą, poznają się z wychowawcami, poznają się w nowym środowisku, w nowej klasie. Myślę, że to jest dużym atutem naszej szkoły. Oczywiście za ten wyjazd nic nie płacą, on jest w pełni sfinansowany tutaj z środków szkoły. Również mamy taką akcję Zaopiekuj się pierwszakiem. I w związku z tym myślę, że nawet jeśli miałby ktoś taki pomysł, żeby dokuczać pierwszakowi, to wiadomo, że trzeciakowi nie chce wchodzić w drogę i w związku z tym wzajemnie to na siebie oddziałuje. Oprócz tego jesteśmy do dyspozycji Państwa tutaj jako pedagodzy codziennie, od rana do popołudnia. Można się z nami kontaktować, przychodzić, jeśli są jakieś problemy, ale również jeśli ktoś chce podzielić się jakąś miłą i fajną nowiną. Ja zapraszam bardzo serdecznie wszystkich kandydatów, wszystkich uczniów szóstych klas. Warto do naszej szkoły przyjść. Zapraszam jeszcze raz. Zapraszamy do jedynki!
Dzień dobry, witam. Nazywam się Majka Perdek i dziwnym trafem zostałam przewodniczącą samorządu szkolnego w gimnazjum nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Sieradzu. Chciałabym pokazać Wam moją szkołę. Zapraszam, chodźcie za mną. Hej Majka, co robisz? Może coś Ci pomóc? No pewnie, to jest Gabrycha, a to Patrycha z drugiej A. Zawsze muszą wtrącić swoje 3 grosze. Najpierw zajrzyjmy do sali informatycznej. Właśnie minęliśmy sekretariat naszej ukochanej dyrekcji, w której urzęduje Jolanta Majkowska oraz jej prawa ręka Anna Bartosik. Pani Anna Bartosik jest nauczycielem języka angielskiego, która najczęściej uczy właśnie w tej sali. Jak widzicie, w naszym gimnazjum numer 2 uczymy się 2 przedmiotów językowych, jak angielskiego i niemieckiego. Uczymy się nowoczesnymi metodami. Bardzo lubię angielski, więc pozostanę tutaj na tej lekcji. Majka, to ja pójdę z tobą. Chodź, kucham. Siemka, gdzie idziecie? Jest druga godzina lekcyjna. Chcemy zobaczyć, co robią inni uczniowie, a więc pójdziemy do sali ekologicznej 128. Czy mogę się do was dołączyć? Oczywiście. To chodźmy. Nasza szkoła zrealizowała projekt i fundusze z Unii Europejskiej. Pozwoliły na przygotowanie nowoczesnej sali, w której odbywają się lekcje geografii. O właśnie, w szkole prężnie działa kółko turystyczne pod opieką znanego sieradzkiego piechura, pana Witolda Drozda. Prócz uczestniczenia w rajdach organizowanych przez PTTK, w których zdobywamy tradycyjnie różne nagrody, puchary i wyróżnienia, tak, uczniowie wyjeżdżają też poza miasto, na piesze wędrówki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, do Rzeczu Warty i Widawki i Gór Świętokrzyskich. Co wy tutaj robicie? Ćwiczymy, jesteśmy grupą pożarniczą. Iga z naszej klasy zakwalifikowała się do powiatowego konkursu z wiedzy pożarniczej, a pozostali z nas przygotowują się do ogólnopolskiego konkursu Działam Bezpiecznie Online. Przygotowuje nas nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji do bezpieczeństwa, pani Bożena Dąbrowska. To pompuj tego fantoma, a my chodźmy do sali fizycznej. To ja pójdę z wami. O, pani mało lepsza robi burzę. No coś ty, przecież to są wyładowania prądu twórcze. Uczyście się w ogóle tej fizyki? No pewnie, ja tam lubię doświadczenia. To już chyba tutaj zostanę. Trzy lata spędzone w tej szkole bardzo szybko mi minęły. Zawsze czułam się tu dobrze, nikt nie dawał mi odczuć, że jestem nowa, ani nikt nie nazywał mnie kotem. Czuwają nad nami panie pedagog, nauczyciele dyżurujący na korytarzach oraz boisku szkolnym. Ponadto mamy w szkole monitoring, ale atmosferę w tej szkole tworzą ludzie, a nie kamery. Sala 121 jest również salą nowoczesną i ma pomoce dydaktyczne, typu filmy przyrodnicze, plansze, szkielet człowieka i zwierząt i mikroskopy. Dzięki takim lekcjom, zaangażowaniu nauczycieli oraz dzięki nowoczesnym metodom dydaktycznym w naszej szkole rośnie wskaźnik EWD. Rany, co to jest? Nie wnikaj, ale wy powinniście wiedzieć, że to oznacza rozwój naszej szkoły. Jesteśmy szkołą wspierającą, a w przyszłości będziemy szkołą sukcesu. Chodźcie, zobaczcie nasze boisko. No, nie jest takie najgorsze, ale to znaczy, że w przyszłości będzie lepsze. Ważne, że jest i że z niego korzystamy na lekcjach wychowania fizycznego. Na chemii z panią Majchrzak jak zwykle doświadczenia. Kto chętny, może przyjść w piątki na kółko chemiczne, na zajęcia z uczniem zdolnym i trochę się rozerwać. Zajęcia dla zdolnych są z każdego przedmiotu. Z biologii, fizyki, z języka polskiego, z języków obcych i plastyki. Ale są też zajęcia dla tych,
co muszą uzupełnić zaległości lub potrzebują pomocy w odrabianiu prac domowych. Musicie wiedzieć, że od kilku lat jesteśmy szkołą integracyjną. To znaczy, że są wśród nas uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chodzą z nami do klasy, przyjaźnią się, występują w przedstawieniach, a potem kończą naszą szkołę i kontynuują naukę gdzie indziej. Normalna sprawa. Świetlica skupia osoby twórcze i aktywne. Efekty pracy można zobaczyć podczas szkolnych imprez. Świetlica i biblioteka współpracują z samorządem szkolnym, kołem teatralnym i dziennikarskim. Wspólnie organizujemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na świetlicy można skorzystać z pomocy i odrobić pracę domową. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami. Można wypożyczyć książki w bibliotece i czerpać informacje z internetu w sali multimedialnej, gdzie jest też księgozbiór podręczny. Stołówka zaprasza na pyszne obiady. Nasz catering zapewnia też posiłki dla szkół podstawowych nr 1 i 9. O, przerwa! Wszyscy są na korytarzu. Idą do sklepiku lub do szafek. Szafki mamy od niedawna. To bardzo wygodne. Można schować sobie podręczniki, strój na WF lub na basen. Chodzisz na basen? Tak, raz w tygodniu, w ramach dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego. Opiekę sprawuje pan kluba. Każdy może się zapisać. Ja teraz w trzeciej klasie więcej się uczę. Niedługo egzaminy, a zależy mi na dostaniu się do liceum. To co, korepetycje? Po co? W szkole mamy mnóstwo zajęć dodatkowych. Co roku są organizowane dla trzecioklasistów z każdego przedmiotu. To wystarczy. Dużo naszych absolwentów dostaje się do wymarzonych szkół. Nawet do liceów artystycznych w Zduńskiej Woli czy Łodzi. To nasza patronka, królowa Jadwiga. Jest królową ulicy Rycerskiej. To wszystko, co chcieliśmy Wam przedstawić. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Ja kończę tutaj naukę i wcale tego nie żałuję, ale żałuję, że będę musiała opuścić tę szkołę. Zobaczcie, jakie my piękne otoczenie. Wszędzie jest blisko. Organizujemy wycieczki do starej części Sieradza, przedstawienia w przedszkolu, lekcje w bibliotece. Chodzimy do BWA, do Centrum Informacji Kulturalnej. Przyjdźcie, a sami się przekonacie. Zapraszamy! Chcesz szybko sprzedać lub kupić samochód, zamienić mieszkanie czy kupić działkę, albo jeszcze szybciej kupić rower, aparat fotograficzny czy zamienić komputer na lepszy? Nie czekaj, przyjdź, napisz lub zadzwoń 43 650 6500 lub e-mail kontakt@sieradzka.tv.com. Zapraszamy do współpracy. Sieradzka TV Media. Informacja. Publicystyka, reklama. Jesteśmy telewizją publicystyczno-informacyjną. Jeżeli chcesz się podzielić ciekawą informacją lub powiedzieć o problemach, które nas dotyczą, zadzwoń, napisz lub przyjdź. Prowadzimy działalność związaną z produkcją serwisu informacyjnego z miasta i regionu, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Oferta reklamowa naszej stacji to przede wszystkim produkcja i emisja filmowych spotów reklamowych na kanale informacyjnym Sieradzkiej TV Media. To najlepszy sposób na dotarcie do mieszkańców Sieradza z informacją o Państwa firmie i proponowanych usługach. W naszej ofercie jest również specjalny pakiet promocyjny. Do filmowego spotu reklamowego dołączamy baner reklamowy firmy na naszej stronie internetowej. W ofercie również produkcja planszy reklamowych, w tym także dźwiękowych. W zależności od Państwa potrzeb wyprodukujemy i wyemitujemy ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstw oraz instytucji. Na przykład jubileusz istnienia firmy lub uruchomienie nowej linii technologicznej. Jako telewizja zrealizujemy w atrakcyjny sposób nagranie uroczystości ślubnych, wesel, komunii i innych imprez rodzinnych. Więcej informacji pod numerem telefonu
43 650 65 00, 604 109 686 lub adres e-mail kontakt@sieradzkatv.com. Zapraszamy do współpracy. ...27 marca, jest to po raz pierwszy zaprezentujemy w takiej wielkości, w takiej ilości pracę Zygmunta Andrychiewicza, malarza, którego największe zbiory właśnie posiada nasze muzeum, ponad 100 kilkadziesiąt prac. Do tej pory prezentowaliśmy ze względu na szczupłość sal naszych wystawowych około 30 parę portretów. W tej chwili w nowej sali przy ulicy Zamkowej będziemy chcieli zaprezentować około 70 prac, a więc będzie to po raz pierwszy największa prezentacja prac Zygmunta Andrychiewicza. Nie chcemy poprosić oczywiście ludzi sztuki, pracowników, studentów Akademii Sztuk Pięknych, liceów plastycznych z Polski, no, żeby przyjechali i zobaczyli, podelektowali się pracami Andrychiewicza. Dodatkowo na tą wystawę oprawiliśmy 40 nowych prac Andrychiewicza, których nie mieliśmy do tej pory, nie były oprawione, a więc będzie to nie lada gratka w skali ogólnopolskiej. Po raz pierwszy w takiej ilości Andrychiewicza zaprezentujemy. Nos mam po tacie, a piegi mam po mamie. Silny jestem jak tata, a uśmiecham się jak mama. A włosy to po obojgu, bo rude, ale kręcone. A tak naprawdę, czy się to komuś podoba, czy nie, to ja zawsze, ale to zawsze jestem mamę i taty. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe. Niezależnie jak pokierujecie waszym życiem, nie wolno wam zapominać, że dziecko ma prawo do obojga rodziców i dobrej więzi z każdym z nich. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę ogrom tragedii, jaka wydarza się na polskich drogach z powodu pijanych kierowców, prezentujemy Państwu ku przestrodze ten spot filmowy. Tatusiu, ty piłeś, nie jedź. Zostać z mamą. Kierowco, pamiętaj, że jadąc po pijanemu możesz zabić własne dziecko. Rozkojarzony, to możesz być w domu. Na drodze uważaj na innych i respektuj ich pierwszeństwo. Każdego roku w województwie łódzkim na pasach potrąconych jest ponad 500 osób. W zdecydowanej większości z winy kierowców. Nasze materiały mogą Państwo oglądać na stronie internetowej www.sieradzkatvmedia.com i na naszym profilu na Facebooku. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już w środę na serwis informacyjny o godzinie 18. Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV.
chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk z Sieradza pragnie poinformować swoich klientów, że od dnia 1 kwietnia, wzorem lat ubiegłych, otwiera punkt sprzedaży na rynku w Sieradzu. Spółdzielnia już od wielu lat oferuje nam swoje produkty mleczne pod markami Mu, Paczka od Krowy, Me i Twisty. Charakteryzuje je wysoka jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, a także ciekawa szata graficzna opakowań. Wyroby spółdzielni posiadają certyfikaty najwyższej jakości i otrzymują wiele nagród i wyróżnień na targach branżowych organizowanych na terenie całego kraju. Dużą rolę w sukcesach spółdzielni odgrywa fakt, że cały czas inwestuje ona w nowe rozwiązania i rozszerza swoją ofertę o nowe produkty, które zaliczają się do grona najlepszych na rynku. Ostatnio spółdzielnia wprowadziła do sprzedaży serki homogenizowane Mu oraz osełkę sieradzką, które to szybko zyskały wielu zwolenników dobrego smaku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk w Sieradzu to prężnie działający zakład. Znane wszystkim mleko Mu, śmietana, maślanka, kefir czy masło z Sieradza cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, za co spółdzielnia pragnie im serdecznie podziękować. Już od 1 kwietnia zachęcamy do zakupów w firmowym punkcie sprzedaży spółdzielni Wartmilk na rynku w Sieradzu. Tam zawsze otrzymasz świeże i smaczne produkty w dobrej cenie. Spółdzielnia zaprasza i życzy smacznego. Uniejowska woda lecznicza o temperaturze 68 stopni Celsjusza wydobywana jest z głębokości ponad 2000 metrów. Stężenie składników mineralnych takich jak siarka, fluor, jod i kwas metakrzemowy jest w niej większe niż w wodzie morskiej. Kąpiele w uniejowskich wodach termalnych pomagają wracać do zdrowia, zregenerować organizm i odzyskać siły witalne, a także poprawić samopoczucie. Często Państwo odwiedzają Uniejów? Jesteśmy tutaj pierwszy raz. O, i jak się podoba? No fajna sprawa, że można sobie na dwór wyjść do tej ciepłej wody. Coś ciekawego. Tutaj bardzo mi się podoba, jest ciekawie, jest wiele zabaw. No, dużo wody, jest ciepło, dużo ludzi. Dzisiaj można nawet czasem, jak się wpadnie do Uniejowa, można poznać znanych ludzi. Jest fajny klimat tutaj, lubię tu przyjeżdżać, tak odprężam się po ciężkim dniu pracy. I dzisiaj córeczkę zabrałem też, taki prezencik dla mojej miłości małej. Kąpiele solankowe są wskazane w sanatoriach, jak jeździmy też mamy takie zabiegi przepisywane. Chyba pomaga na takie starcze już dolegliwości ruchowe. Na kręgosłup i w ogóle tak na stawie, na wszystko jest pomocne to. Także bardzo przyjemnie jest tutaj. W tym wieku to już są schorowane stawy, ale bardzo dobrze, bo to rozluźnia i człowiek super się czuje. No. Powiem pani tak, 10 lat młodziej. Do Uniejowa, pani co, przyciągnęły mnie wody termalne, bo bardzo dobrze działają na mój organizm. Także chętnie korzystam. Jak tylko mam okazję, to przyjeżdżamy tutaj, żeby po prostu sobie popływać. Ze względu na moje bolące stawy przyjeżdżam, reumatyczne jakieś tam problemy. Także korzystam jak tylko mogę. Jak dzieci są przeziębione, to przyjeżdżamy tutaj, jak mają lekkie infekcje i wtedy naprawdę pomaga. Naprawdę bardzo dobrze te wody słone, solanki, to wpływają bardzo dobrze. Na co wpływają najlepiej? Samopoczucie, całkiem inne. Odrobinę, prawda, można zgubić kalorii. Można wypocząć i wspaniale, zrelaksować się, czego potrzeba. Nie tylko łodzianie, sieradzanie, ale tutaj słyszałem, że w ferie przyjeżdżają z dalszych województw, bo tutaj ościennych, poznańskich, kujawsko-pomorskie, prawda, i warszawiacy też podobnie czasami. I co ciekawe, tutaj pierwszy zespół sanatoryjny w województwie łódzkim powstał niedawno. My mamy prawie 300 kilometrów tutaj i zawsze w tym okresie, powiedzmy walentynek, staramy się tu przyjechać. No naprawdę, wrażenie jest duże, nie myśleliśmy ze zdjęć, to tam wiadomo, nigdy tego nie odda, tego co w rzeczywistości, a jest naprawdę, no nie myśleliśmy, że to jest taki duży komplet. No było na zdjęciach, no tej wody troszkę, ale podoba ci się Oliwka? Podoba ci się, tak? Chcesz iść na dwór. Chcesz iść na dwór, tak? Teraz?
Sauny są fajne, o, mogę polecić bardzo. Wszystko chyba fajne jest. Mi się wydaje, że ten klimat tutaj, takie coś, że tu powstało, to jest bardzo, bardzo mądra rzecz i wiele ludzi z tego korzysta i cieszy się z tego i jak widać też całe rodziny przyjeżdżają. Proszę powiedzieć, co Państwa przyciągnęło na termę do Uniejowa? Dzisiejszy dzionek walentynkowy. Żona dostała prezencik. Tak, mąż jest bardzo miły, dał mi dzisiaj bileciki na wspaniałą, ciepłą kąpiel. Jak się Pani podobało? Bardzo mi się podobało, bo przyjeżdżamy tu często. Lubimy tu wracać. A jak się Państwo czują po kąpielach w tych termalnych wodach? Bardzo dobrze. Ja się potrzebuję troszkę takiej rehabilitacji, ponieważ jestem po zabiegu i super mi te kąpiele pomagają. A ja szybko do baru, bo jestem głodny. Zapraszam wszystkich tutaj do Uniejowa na termy. Fajna sprawa, zachęcam. Zapraszam wszystkich serdecznie do Uniejowa, bo naprawdę warto przyjechać, warto tutaj pobyć, warto się zamoczyć. Też jest fajnie na powietrzu, że zapraszam wszystkich serdecznie, z całego serca, całą Polskę do Uniejowa. Wszyscy się na pewno zmieszczą. Polecam. Na pewno to jedyne w centralnej Polsce takie miejsce. Zapraszam Państwa. Ja bardzo zachęcam mieszkańców całej Polski, bo tutaj w centrum to takiego nie ma drugiego miejsca. Najbliższe no to gdzieś, no w górach gdzieś tam jest ewentualnie. To proszę bardzo, jak... Zresztą teraz jest lepszy dojazd już, coraz lepszy dojazd się robi. No bardzo zachęcam, jest super atmosfera, jest bardzo fajnie, miło spędzić czas, właśnie z małymi dziećmi też można przyjeżdżać, całymi rodzinami. Następnym razem też planujemy właśnie wnuków zabrać ze sobą. Oczywiście jest tu pięknie, chyba jedne z najpiękniejszych w Polsce gorących źródeł. Oczywiście warto tutaj przyjechać, jest naprawdę wspaniale, cieplutko, milutko, obsługa jest bardzo dobra, w restauracji podają bardzo dobre napoje, orzeźwiające i wzmacniające, w związku z tym zapraszamy również na obiady. Do mnie właśnie przyjechała koleżanka z gór i jesteśmy tutaj i no, pokazała mi jeszcze Uniejów sam w sobie, jaki jest piękny i myślę, że to było warto. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Uniejowa i term, basenów termalnych, w których mamy 6 basenów z wodą solankową, uzdrowiskową, o bardzo dużych walorach leczniczych. Pomaga m.in. w schorzeniach reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, nerwobólach, bólach gardła, a także służy jako wspaniały specyfik do inhalacji. Woda nasza posiada bardzo dużo składników mineralnych, przede wszystkim fluor, sód, jod, wapń, magnez. Są to naprawdę bardzo ważne składniki, jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne dla człowieka. No przede wszystkim, z czego jesteśmy bardzo dumni, zawiera kwas metakrzemowy. Jest to bardzo dobry afrodyzjak, który pomaga wszystkim. Jest to bardzo zarumienia skórę. Kobiety są bardzo zadowolone z korzystania z naszych basenów. Ma bardzo dużo składników mineralnych. Jest to jedna z najbardziej zmineralizowanych wód w Polsce. Firma Nova Logistics z siedzibą w Zduńskiej Woli poszukuje osób na następujące stanowiska. Naczelnego menadżera, specjalisty do spraw transportu, spedytora w transporcie międzynarodowym. Wymagane doświadczenie zawodowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 605 424 389. Naturhaus jest to centrum dietetyczne, gdzie przyjmuje specjalista dietetyk. W centrum prowadzimy różnego rodzaju kuracje związane z szeroko rozumianym odżywianiem, które jednak nie dotyczą tylko i wyłącznie odchudzania. Dietetycy Naturhaus z wykorzystaniem metod opartych na badaniach i indywidualnie dobranych do każdego pacjenta pomagają obniżyć poziom cholesterolu i cukru w organizmie. W centrum dietetycznym Naturhaus można skorzystać także z kuracji upiększających, które pozwalają zwalczyć celulit oraz opóźnić proces starzenia i poprawić wygląd skóry. Specjaliści Naturhaus pomagają skutecznie i zdrowo zrzucić zbędne kilogramy. Metody odchudzania wykorzystywane w centrach dietetycznych Naturhaus na całym świecie dają długotrwałe efekty.
Nasza metoda jest metodą autorską, opracowaną przez naszych dietetyków i składa się ona z takich trzech filarów, głównych trzech filarów. Dodam, że jest to metoda absolutnie zindywidualizowana. Podstawą tutaj jest oczywiście dieta, tak? Spotykamy się z klientami co tydzień, podczas tych cotygodniowych spotkań omawiamy dietę, omawiamy jakie zaistniały problemy, jeśli takowe były, zazwyczaj ich nie ma, ponieważ jest to dieta łatwa w przygotowaniu, szybka, nie musimy być bardzo zaangażowani w czynności w kuchni, które musimy przeprowadzić. Oprócz diety są dokonywane pomiary, masa ciała, wzrost i dokonywana jest analiza składu ciała, gdzie określam zawartość tkanki tłuszczowej bądź zatrzymanie płynów metabolicznych i na tej właśnie podstawie dobieram dietę, jak również dobieram suplementację. Suplementy, które stosujemy, są również naszymi autorskimi suplementami. Są to wyciągi z owoców i z warzyw. Są to koncentraty, ekstrakty roślinne, które tutaj będą, dieta będzie pobudzała metabolizm, a suplementy będą działały kierunkowo, czy to na tkankę tłuszczową, czy właśnie na płyny metaboliczne, w zależności od tego, co uzyskamy z analizy składu ciała. Centrum Dietetyczne Naturhaus swoją ofertę kieruje do osób w każdej grupie wiekowej, także do dzieci w wieku od 6 roku życia. Centrum Dietetyczne Naturhaus zaprasza do swojej siedziby w Sieradzu. Ulica Jana Pawła w Galerii Rondo na pierwszym piętrze. Zapraszam wszystkich na bezpłatną konsultację, podczas której dokonuję pomiarów, określam skład masy ciała, przeprowadzam krótki wywiad dietetyczny i udzielam bardzo ogólnych informacji związanych z dietą. Zapraszam. W dniach od 14 do 16 lutego w hali wystawowej Expo w Łodzi odbyła się 21. edycja Targów Budownictwa. Jest to jedna z największych wystaw branży budowlanej w Polsce. W targach wzięło udział ponad 300 firm, m.in. firma z Sieradza Okna Konieczne. Firma Okna Konieczne rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 1994 roku. Od tamtego dnia oferuje klientom produkty najwyższej jakości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma poszerzyła dostępny asortyment o żaluzje, rolety, markizy, moskitiery, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Mamy bogatą ofertę, jeżeli chodzi o okna. Okna w różnej konfiguracji, z różnym wyposażeniem, także każdy znajdzie u nas na pewno coś dostosowanego do swoich potrzeb. Posiadamy również szeroką gamę osłon okiennych. Od rolet wewnętrznych, zewnętrznych, moskitiery. Także to, co każdemu jest przydatne w domu, na pewno u nas w naszej firmie znajdzie. Okna Konieczne są najlepsze, także tutaj na rynku łódzkim, sieradzkim. Także zapraszamy do naszego biura, każdy się przekona, dlaczego są najlepsze. W tej chwili duży nacisk zakładamy na nowości, które wchodzą, czyli na okna energooszczędne, dostosowane do ciepłych domów. Duży nacisk mamy na ciepły montaż tych okien, żeby dom po wymianie okien w domu było dużo cieplej i ciszej. Staramy się przodować, jeżeli chodzi o cenę, konkurować z innymi producentami, żeby mieć okna dostosowane do każdej kieszeni. Czyli mamy różne modele, różne wersje okien, od tańszych po droższe. W tej chwili w związku z tym, że domy są coraz budowane w coraz cieplejszych technologiach, materiały, dachy, ściany, więc przemysł okienny idzie w tym samym kierunku. Okna wyposażone są w pakiety trzyszybowe, nawet już w tej chwili czteroszybowe, profile sześcio-, siedmiokomorowe, ośmiokomorowe, więc trend podąża w tym kierunku, żeby okno jako całość było jak najcieplejsze, żeby były jak najmniejsze straty ciepła poprzez okna. Duża gama kolorów, w tej chwili jest około 20 kolorów okien, także można dostosować sobie do każdej elewacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej, mieszać kolory, jeden kolor na zewnątrz, drugi od środka, także kolorystyka jest też bardzo bogata. Nasza oferta jest głównie skierowana dla klientów indywidualnych, jak również obsługujemy wiele firm. Dlatego myślę, że w naszej ofercie każdy znajdzie jakąś fajną pozycję dla siebie. Sprzedajemy okna o wysokiej jakości, tak samo osłony okienne o bardzo wysokiej jakości, udzielamy gwarancji. Robimy to wszystko w bardzo dobrych terminach, sądzę, udzielamy gwarancji na to,
posiadamy cały zespół doświadczonych ludzi, od monterów po serwisantów i nasze biuro, które znajduje się w Sieradzu na Alei Pokoju. Posiadamy również biuro we Wrocławiu na ulicy Komandorskiej i jutro otwieramy nasze biuro w poniedziałek w Łodzi na Żgowskiej ulicy. Dzisiejsi klienci zwracają uwagę przede wszystkim na okna jak najcieplejsze, czyli ta energooszczędność. Wzrasta potrzeba na okna w Okleinie, Złoty Dom, w Orzech. Dzisiaj w ogóle klient staje się coraz bardziej wymagający, bardziej ukierunkowany, zorientowany. Tak naprawdę klient przychodząc do nas, do firmy, już wie, czego chce, czego potrzebuje. Jako firma z doświadczeniem, ja jako sprzedawca powinienem tak pokierować rozmową z klientem, aby dodatkowo wybadać, czego on potrzebuje, czego on oczekuje od okien, z czego oferujemy okna wszelkiego rodzaju, mamy doświadczenie, fachowych montażystów, wieloletnią gwarancję, także no to wszystko procentuje, będzie zadowolony. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.